Witam bardzo serdecznie z Bajchu z tej strony i zapraszam na siódmy już odcinek serii Kanonierów. Dzisiaj jedziemy na Celtic Park w ramach czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, zapraszam bardzo serdecznie do oglądnięcia. Był bardzo ciekawy. Dowiecie się, jak poradziliśmy sobie w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów. Zagraliśmy tam też z Tottenhamem. Dzisiaj, tak jak mówiłem, Celtic, jednak zanim zaczniemy, jak zawsze, jeśli podoba wam się seria, dajcie kciuka w górę, komentujcie, jeśli macie jakieś sugestie oraz subskrybujcie, żeby nie opuścić kolejnych odcinków. Celtic na Celtic Park, widzimy, my jesteśmy na drugim miejscu obecnie w naszej grupie Ligi Mistrzów, Celtic jest czwarty. Ostatnie spotkanie z nimi wygraliśmy 2-0. Widzimy gole Mesuta Özila i Olivera Giroud. Olivera Giroud, który nie zagra. Dlaczego nie zagra? Właśnie zobaczymy, dlaczego nie zagra, jak przejdziemy do tych dwóch ligowych spotkań, jakie zagraliśmy w międzyczasie. W meczu ze Swansea Oliver Giroud już w trzeciej minucie zszedł kontuzjowany, potencjalny uraz kolana. Obawiałem się o zerwane wiązadła kolanowe i pół roku przerwy. Na szczęście było to troszeczkę lepiej. Widzimy ze Swansea, najpierw Santi Cazorla w końcu strzelił bramkę, w końcu wykorzystał rzut karny ktoś dla nas. Zrobiliśmy bramkę z rzutu karnego, 42 minuta Cazorla, potem 51 minuta Ramsey zagrywa do Monreala, ten zgrywa do środka i Lucas Perez strzela swojego trzeciego gola chyba w sezonie, tak jest. Rezerwowy Hiszpan, no i tutaj Perez traci piłkę, jednak Cazorla ją przejmuje jeszcze. Alexis Sanchez, tutaj będzie od futbolówkę dostanie Maja, znajduje Sancheza i Chiliczyk za zasłonę obrońcy, zaskakuje Łukasza Fabiańskiego, ustalając wynik spotkania na 3-0. W tym meczu Alexis Sanchez najlepszym zawodnikiem spotkania, strzelił też bramkę, pewne 3 punkty na Emirates. Później zagościliśmy na Etihad Stadium w City. Rozpoczęło się tak, że 42 minuta, Lucas Perez traci piłkę w środku pola, Touré zagrywa do Gabriela Jesusa i ten daje prowadzenie gospodarzom. Przepraszam, to graliśmy u siebie też, na Emirates. Daje prowadzenie gościom. A tutaj 75 minuta, Bellerin próbuje dośrodkować, piłka odbija się od Otamendiego, Bravo popełnia fatalny błąd i z najbliższej odległości Alexis Sanchez pakuje piłkę do pustej siatki. 1-1, mieliśmy tam jeszcze parę sytuacji, w których mogliśmy zdobyć bramkę, chyba nawet mieliśmy jedną bramkę nieuznaną. Ale mniejsza o to, jeden punkt też jest dobrze z City. Bellerin najlepszym zawodnikiem spotkania, no widzimy, Football Manager dał mu asystę przy tej bramce Sancheza. Bardzo naciągane, to była bardziej fenomenalna interwencja Chilijczyka Claudio Bravo. No ale... Nie będziemy się czepiać aż tak bardzo. To przy okazji się dowiedziałem, dlaczego Manchester City tak słabo gra w tym sezonie. Otóż Sergio Aguero zerwał wiązadło chyba kolanowe. Zerwał mu mięsień czworogłowy. I po fantastycznym początku sezonu, widzimy 7 występów, 7 bramek w lidze, pauzuje już 3 tygodnie i jeszcze będzie pauzował od 5 do 7, więc... Całkiem możliwe, że to jest ten powód, dla którego Manchester City jest dopiero 10 w lidze. No ale my teraz, to są ich problemy, my gramy z Celticiem i gramy też w lekko osłabionym składzie. Jak już mówiłem, Olivier Giroud powoli wraca do treningów, jeszcze 3 dni mniej więcej, zanim poradzi sobie z tym swoim urazem rzepki. Trochę szkoda, bo znowu strzelił bramkę, znowu... Widzimy tutaj z Barcelona, dom goli asysta i teraz znowu 3 mecze przerwy. Może ta kontuzja nie wpłynie aż tak na jego formę, może dalej wróci tak jak skończył przed kontuzją. Zawieszony jest na czym Monreal oczywiście, to jest pokłosie czerwonej kartki w meczu z Barceloną. Kontuzjowani są Theo Walcott, Danny Welbeck i Saed Kolasinac, który... Uraz złapał w meczu rezerw, dałem mu, żeby się ograł z Wiktą staw skokowy i nie będziemy mieć Bośniaka przez 3 do 4 tygodni. Z innych informacji, Per Mertesacker rozpoczął rehabilitację, więc powoli duży Niemiec wraca do naszego składu, powoli wraca, za niedługo wróci do treningów.
My mecz z Celticiem mamy jutro. Widzimy wyniki z innych grup. Tottenham wygrał z Beşiktaşem, Leicester pokonało Anderlecht. Real Madrid wygrał pewnie z Romą. Jednak nas interesuje grupa B, grupa, gdzie w tym momencie jeszcze dosyć dużo może się zdarzyć. Widzimy Di Maria, tak samo jak Özil, Messi i Ronaldo są jednymi z nominowanych do złotej piłki. Bellerin rozwija się w zadowalającym tempie. Zobaczymy, jak Brendan Rodgers zagra w tym spotkaniu. No, wiemy, że na Celtic Park Celtic pokonał Barcelonę, więc nie możemy zlekceważyć ich za bardzo. Nasz scout twierdzi, że ich kluczowym zawodnikiem będzie Nir Bitton, środkowy pomocnik. U nas oczywiście Alexis Sanchez, który ostatnio złapał formę. Ostatnio odpukać Chiliczyk, zaczął strzelać bramki, zaczął grać trochę lepiej. I skład, w którym zagramy z Celticiem, będzie taki. Tak, Petr Čech w bramce, obrońcy od lewej, Kieran Gibbs, Kościelny, Mustafi, który wraca po trzech meczach tak naprawdę, bo dwa mecze zawieszenia w lidze. I pauzował też w meczu z Barceloną, więc cztery mecze zawieszenia. Wraca do składu Niemiec. Troszeczkę może Gabriel Paulista. Dlaczego jesteś niezadowolony? Nie wiem, na czym stoi. Dobrze, Gabriel Paulista może być troszeczkę niezadowolony właśnie z tego, że odkąd wrócił, gra bardzo dobrze, widzimy. 6 spotkań w lidze, 5 spotkań w lidze, 7, ocena 7-0, 6 spotkań łącznie, 7, 6 łącznie spotkań, 1 gol, 7,35, więc Brazylijczyk, odkąd wrócił po kontuzji, prezentuje się bardzo dobrze. Jednak postawimy na Kordana Mustafiego, na prawej stronie obrony Hector Bellerin, który rozgrywa bardzo dobry sezon. Przed nimi Czaka i Ramsey, tutaj miałem wątpliwości, czy Aaron Ramsey zdąży wrócić do kondycji. Udało się wrócić Walijczykowi do na tyle dobrej kondycji, żeby wystąpić w tym meczu. Dalej przed nimi Alexis, Özil i Bernardeschi jako ten schodzący napastnik, który ma takie same zadania jak Alexis Sanchez właśnie. Także Federico Bernardeschi rozpocznie to spotkanie zamiast Oxlade'a Chamberlaina, no i na szpicy jako wysunięty napastnik Lucas Perez, który gra z przymusu, nie ma Oliviera Giroud. Zagrał słabo z Manchesterem City, zobaczymy jaki jego występ będzie tutaj na Celtic Park. Ławka rezerwowych, Donnarumma, Paulista, Henriks, który nawet zadebiutował ostatnio w pierwszej reprezentacji Niemiec. Pojawił się tam na około 20 minut. Thiago Maia, Alex Iwobi, Santi Cazorla i Alex Oxlade-Chamberlain. To jest nasz skład na ten mecz. Oczywiście zostawimy to samo, co zadziałało z Barceloną, to samo, co gramy od ostatnich trzech meczów. Trzy spotkania z takimi samymi instrukcjami gramy, czyli krótsze podania bez utrzymania piłki, rozgrywania piłki po ziemi, zagrania na obieg przy płynnym i w stylu gry i kontroli. Zobaczymy, czy to wystarczy na Celtic. Celtic, który ma Moussa Dembele. Jednak znowu nie zagra Moussa Dembele, znowu bez skrzydłowych wystąpi Celtic w bramce Gordon. Dalej Izagirre, Boyata, Świadczenko i Lustig, czyli Boyata w miejsce Kolo Touré w porównaniu do poprzedniego spotkania. Brown, Beaton, Rogić, Roberts i Armstrong to piątka pomocników i Klaas-Jan Huntelaar w ataku. Widzimy Klaas-Jana Huntelaara trzeba pokryć. Armstronga i Rogicia i Robertsa. Zagramy pressingiem. Roberts jest kontuzjowany. Potencjalny uraz pachwiny. Troszeczkę agresywnie go potraktujmy. I zobaczymy, czy może to nam coś pomoże. I tak, oczywiście oczekujemy zwycięstwa. Powinniśmy wygrać to spotkanie. I oczekuję od nich solidnej gry defensywnej. Oczekuję zdominowania środka pola i w ciebie akurat wierzę, że potrafisz grać lepiej.
I rozpoczynamy to spotkanie na Celtic Park. Rozpoczyna Celtic Huntelaar i Rogić. Zobaczymy, jak dalsi zawodnicy zagrają. No dobrze byłoby wygrać, jeżeli sobie włączymy statystyki. Przydadzą się, widzimy tabelę też sobie tutaj włączymy gdzieś na dole. O, w tym miejscu. Może nawet najnowsze wyniki, jeżeli będą w momencie powtórek. Albo nie, to zostawmy. Armstrong teraz, to był strzał chyba. Tak, to był strzał. Petr Czech bez problemu łapie. Widzimy Dynamo 10 punktów jak na razie, czyli tutaj jest cały czas 0-0 w meczu Dynamo z Barceloną. Jeżeli wygramy ten mecz, mamy bardzo duże szanse na awans. Tym bardziej, jeżeli my wygramy, a Barcelona przegra, faktycznie zapewnimy sobie wtedy awans, ponieważ Barcelona ma gorszy bilans bezpośrednich spotkań z nami, więc jak dobrze pamiętam, w razie remisu punktowego najpierw się liczą bezpośrednie spotkania. Widzimy, jesteśmy w ataku. Alexis Sanchez na prawo do Bernardesiego. Uzil w polu karnym, zablokowany ten strzał przez Dareka Boyate. W 20 minucie będziemy wykonywać rzut rożny. Mesut Uzil już w narożniku boiska. Mesut Uzil, dośrodkowanie. Kościelny 1-0, 21 minuta. Laurent Kościelny, pierwszy gol Francuza w tym spotkaniu. I prowadzimy z Celticiem 1-0 na Celtic Park. Zobaczmy to w trójwymiarze, jak ta bramka wpadła. Tutaj Laurent Kościelny bardzo dobrze zaatakował bramkarza. Widzimy, Mesut Özil dośrodkował. Laurent Kościelny nabiega tutaj z głębi pola i zupełnie zgubił krycie. Obrońcy Celticu, nie było żadnego obrońcy Celticu w pobliżu naszego francuskiego obrońcy i Laurent Kościelny z najbliższej odległości pakuje głową piłkę do siatki. Jest 1-0 i ten mecz nic się nie dzieje dalej. Do końca połowy zostało 5 minut. Cały czas mamy przewagę w posiadaniu piłki, jednak zupełnie nic nie wynika z tego. Na szczęście Celtic też nie atakuje. Do przerwy 1-0. Powiedzmy spokojnie, że jestem zadowolony tak trzymać. No, musimy ten mecz wygrać przede wszystkim. Nie ma co się szarpać, nie ma co wygrywać, co forsować tempa, grać nie wiadomo jak ofensywnie i otwierać się na ataki przeciwników. Po prostu zwycięstwo nam tutaj wystarcza, byle to zwycięstwo osiągnąć. Druga połowa, Bellerin do Ramzaya z autu, Granit Xhaka znajduje Federico Bernardesiego, ten zagrywa do Uzila, Lucas Perez, Alexis Sanchez, Gordon broni. Jeszcze Sanchez utrzymał tę piłkę, Lustig wybił ją jednak. I teraz Alexis Sanchez był na spalonym przy tym zagraniu Kierana Gibbsa. Więc znowu taki mały zryw, teraz jednak Celtic ma out w koło naszego pola karnego. Bellerin jednak bardzo dobrze do Mesuta Uzila. Lucas Perez schodzi z tego prawego skrzydła do środka. Alexis Sanchez otrzymuje teraz podanie. Sanchez znowu przerzuca na prawo do Bernardesiego. Bernardesi, Mesut Özil jest na końcu tego dośrodkowania. Jak najpierw Gordon wybija, potem Özil trafia w słupek z dobitką. I teraz Mikael Lustig fauluje Niemca. To powinno być 2-0, szczególnie przy tej dobitce Mesuta Özila. Teraz jednak z rzutu wolnego Uzil, Lustig wybija przed pole karne, Granit Xhaka, wiemy, że potrafi uderzyć z dystansu, wybiera jednak podanie w pole karne do Ramzeya, Ramzej na lewo do Kierana Gibbsa, Kieran Gibbs jest na wysokości pola karnego, jednak z tego dośrodkowania nic już nie wynikło. 1-0 cały czas prowadzimy, uraz, rana cięta głowy Lukasa, można z opatrunkiem grać. Callum McGregor zastąpił Rogicia w środku pola. Widzimy, mamy kolejny out. Bellerin do Bernardesiego. Znowu Hiszpan dostaje piłkę. Beaton wybija w Bernardeschi. Brown tutaj próbują wyjść ze swojego pola karnego piłkarza Celticu. Jednak Ramsey zbiera tę piłkę przed ich polem karnym. I znowu prawą stroną pędzi Hector Bellerin. Zagrywa do Federico. Ten do Xhaki. Xhaka, jego strzał zablokowany. Sanchez do Uzila. Uzil trafia w poprzeczkę. Mesut Özil nie może trafić w bramkę. Niemiec ma bardzo dużego pecha. Drugi raz trafia w obramowanie bramki w tym meczu. Craig Gordon może mówić o sporym szczęściu. Scott Sinclair pojawił się za Patricka Robertsa.
Mamy zdecydowaną przewagę, jednak dalej prowadzimy tylko 1-0 i Zagirę teraz jeden z mniejszych ataków Celtiku, dośrodkowanie zablokowane przez Federico, jednak jest jeszcze McGregor, znowu zablokowane dośrodkowanie i Zagirę, Gibbs wybija przed pole karne, Sanchez teraz do Uzila. Czy szykuje się jakiś kontratak w naszym wykonaniu? Mesut Uzil na lewo do Alexisa Sancheza, Sanchez i Granit Xhaka. Aaron Ramsey dość na środku, znowu przepadanie na skrzydło, znowu tutaj na lewej stronie jest Sanchez, który przerzuca piłkę do Bernardeschiego, Bernardeschi schodzi do środka, Federico Bernardeschi uderza, Craig Gordon łapie jednak tą piłkę, 65. minuta, cały czas 1-0, widzimy 25 do 6 w strzałach, na pewno wiemy, który bramkarz ma więcej pracy i zrobimy zmianę, Alexi Iwobi zastąpi Lucasa. Zagramy z Alexisem Sanchezem na szpicy. Zobaczymy, jak młody Nigeryjczyk tutaj poradzi sobie na lewej stronie. Alexis Sanchez nie gra też najlepszego spotkania. Teraz rzut wolny. Uzil przed pole karne do Xhaki. Xhaka uderza, piłka odbita od poprzeczki, jest 2 do 0. 69. minuta. No wiemy, że Granit Xhaka potrafi fantastycznie uderzyć z dystansu. I Szwajcar jeszcze raz to pokazuje. Mesut Özil ładnie go znalazł, niepilnowanego przed polem karnym. Tutaj widzimy świetne podanie. Xhaka przyjmuje i od razu uderza. Piłka odbita jeszcze od słupka, nie od poprzeczki. Wpada do siatki. Lubi takie uderzenia Granit Xhaka, gdzie piłka nie daje, gdzie to uderzenie nie daje szans żadnych na skuteczną interwencję bramkarzowi. 2 do 0. Teraz Thiago Maia zastąpi Aarona Ramseya jako ten pomocnik długodystansowy. Cały czas Brazylijczyk uczy się tej pozycji, cały czas rozwija się, cały czas jest lepiej przystosowany do gry właśnie w środku pola. 2-0 prowadzimy z Celticiem. No i ostatnia zmiana. Myślę, że boisko opuści Mesut Özil. Pojawi się na nim Santi Cazorla jako nieofensywny pomocnik, tylko wysunięty rozgrywający. Wierzymy w jego umiejętności. Wierzymy, że ten mecz już jest wygrany. 2-0 teraz Armstrong i Lustig. Żeby nie stracić bramki w tych ostatnich 8 minutach, nie potrzebujemy, żeby wkradła się jakaś nerwowość w nasze poczynania. Teraz Scott Sinclair do Lustiga. Naprawdę ten ma bardzo dużo miejsca tutaj na prawej stronie. Lustig w pole karne. Thiago Maia świetnie przechwyca to dośrodkowanie. Granit Xhaka. Daleka piłka do Alexisa Sancheza. Tutaj Świadczenko bez problemu wygrywa pojedynkówkowy z Chilijczykiem. Brownie McGregor. Scott Sinclair, Dembele ma trochę miejsca. Musa Dembele, dobrze. Hector Bellerin, Thiago Maia. Bernardeschi ma trochę miejsca na zagranie. Tutaj Thiago Maia przerzuca tą piłkę na lewą stronę do Iwobiego. Świetne podanie Brazylijczyka i Iwobi dośrodkowanie jednak. Nie wiem, czy to było dośrodkowanie, czy to był strzał. Piłka wylatuje poza boisko. Widzimy, Barcelona prowadzi z Dynamem Kijów 1-0. Piqué strzelił bramkę w 58. minucie. Rybałka dostał czerwoną kartkę. Więc jak tak się skończą obydwa spotkania, trzy kluby będą miały 9 punktów. Celtic odpadnie z europejskich rozgrywek, nawet w Lidze Europy nie będzie mógł znaleźć się. Teraz Sanchez na spalonym i ten mecz się skończy. Arbiter kończy spotkanie. 2-0 wygrywamy na Celtic Park. Drugie nasze zwycięstwo 2-0 z Celticiem. Zagraliśmy dobry mecz, solidne zwycięstwo. Też Sanchez i Lucas zagrali słabiej, nie będziemy jednak ich tutaj wytykać ich występu, ponieważ no, wygraliśmy, zdobyliśmy komplet punktów. Widzimy Granit Xhaka zawodnikiem meczu, bramkę 85% celności podań. Zdominowaliśmy tutaj Celtic na Celtic Park, chociaż posiadanie piłki było równe, to jednak te 27 do 10 w strzałach. Barcelona wyprzedza nas. Nie wiem, dlaczego Barcelona nas wyprzedza. Zupełnie nie mam pojęcia. Ale to chyba dlatego, że trzy kluby mają takie samo. Uchwalimy ten występ Granita Xhaki. Pięknie rozgrywałeś piłkę w ostatnim meczu, tak trzymaj. O, nie uważam, żebym zaliczył szczególnie udany występ. Chyba nie rozumiemy tego samego pojęcia dobrego meczu. Cieszę się z Twojego przekonania, że stać się na jeszcze więcej. Chciałbym Ci przekazać, że jestem zadowolony z Twojej gry. Nie, nasze wymagania aż tak bardzo się nie różnią. Uważałem, że zagrałeś dobrze, ale w przyszłości zastanawiam się dwa razy, zanim cię pochwalę. Nie, dobra, niech będzie, że jestem zadowolony. O, trochę morale mu spadło. Zobaczmy, jak wygląda ta sytuacja w naszej grupie. Pokaż grupę B. Widzimy
Barcelona, my i Dynamo Kijów po 9 punktów. Barcelona ma 7 z różnicą bramek, wychodzi na 0. My mamy plus 4, Dynamo Kijów ma plus 3. Jednak w tym wypadku chyba się robi małą tabelę i dlatego dalej nie rozumiem, dlaczego jesteśmy za Barceloną, ale to może po prostu gra tak zadecydowała, bo jak sobie zobaczymy na zasady, pierwszy mecz, rewanż, mistrzostwa, baraż, nie, faza grupowa, wszystkie grupy, zasady. Zasady kwalifikacji ligowej, wskaźnik bezpośrednich spotkań, różnica bramek, zdobyte bramki, współczynnik i mała tabela zespołów, które zdobyły tyle samo punktów, sortowana będzie według reguł uporządkowanych w następującej kolejności, gole wyjazdowe. Czyli Barcelona zdobyła więcej bramek na wyjeździe w spotkaniach z naszą dwójką. Jak dobrze rozumiem, to dlatego jest w tym momencie na pierwszym miejscu. My jesteśmy na drugim i na trzecim miejscu jest Dynamo. Dynamo, które będziemy podejmować w następnym odcinku, jak widzimy, to jest zdecydowanie następny mecz, który zrobimy. Stoke i Burnley. Stoke jest obecnie na 16 miejscu, Burnley 17, więc to są dwa spotkania, po których oczekuję łatwego zwycięstwa. I zobaczymy meczem z Dynamo na Emirates Stadium w Londynie. Mamy nadzieję przypieczętować swój awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Było ciężko na początku, po pierwszych trzech meczach miałem wątpliwości, czy w ogóle uda nam się wyjść z tej grupy. Teraz wszystko jest otwarte. Dalej możemy tylko zagrać w Lidze Europy, ale przynajmniej będziemy w europejskich pucharach na wiosnę. Jednak zdecydowanie jesteśmy faworytami, żeby wyjść z grupy, szczególnie po tym zwycięstwie nad Barceloną 4-0. Myślę, że nasze szanse według bookmacherów wzrosły. I tutaj, jeżeli my pokonamy Dynamo Kijów, Barcelona, nawet jeżeli wygra z Celticiem, to my powinniśmy wyprzedzić Barcelonę ze względu na to, że mamy lepszy bilans bezpośrednich spotkań, ponieważ oni wygrali z nami 1-0, my wygraliśmy z nimi 4-0. Także mamy 3 bramki strzelone przeciwko Barcelonie więcej. Więc widzimy się na meczu z Dynamem Kijów. To będzie kolejny odcinek. Tymczasem jeszcze raz na sam koniec przypomnę, że jeżeli podoba Wam się ta seria, dajcie kciuka w górę, komentujcie, jeżeli macie jakieś sugestie oraz nie zapominajcie subskrybować, żeby nie opuścić kolejnych części serii. Tymczasem ja się z Wami już żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku.